Najmniej społecznościowe i zdarza ci się udzielać, a jeśli chodzi o sam stadion, no to chyba pamiętasz go w nieco innej formie. Zgadza się, pamiętam jak po moich uderzeniach piłka trafiała w napis Wisły pod Sugury, no dzisiaj już będzie na pewno ciężej. Stadion jest piękny, atmosfera jest świetna, wynik do przerwy jest super, a więc tylko się cieszyć. No mi trochę łezka wokół się zakręciła, bo pamiętam te czasy, kiedy grałem tutaj na starym stadionie, a dzisiaj jestem w formie kibica już na nowym stadionie. No właśnie, a propos twojego grania w Wiśle, masz jakiś taki jeden szczególny mecz, który zapadł ci w pamięć? Może bramka jakaś szczególna? Meczem był mój debiut, natomiast to było na wyjeździe, gdzie strzeliłem bramkę i kibice skandowali moje nazwisko. Nie wiem, czy to nie było po raz ostatni, natomiast na pewno skandowali. Piękny był też mecz z Arką Gdynia, gdzie w szalonych okolicznościach, grając z 10, wygraliśmy tutaj na stadionie i tutaj naprawdę nieśli nas kibice do zwycięstwa i wygraliśmy wtedy, pamiętam, ten mecz 2-1. Rozmawiamy, tylko żeby cię nie męczyć pytanie, myślisz, że wynik nie ulegnie zmianie? Myślę, że ulegnie jeszcze na wyższą korzyść Wisły. Teraz mamy 2-0, a myślę, że skończy się jeszcze wyżej.